Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj kolejny dzionek. Ja już jestem po pracy, troszeczkę skończyłem wcześniej. Piękny dzionek, słonecznie, kolorowo. Złote kolory liści już zaczynają się pokazywać, choć ostatni wiatr spowodował, że niektóre drzewa wyłysiały. No i my dzisiaj się wybieramy na jakby zebranie rodziców w Wiktora szkole. Takie zebranie rodziców w Anglii wygląda troszeczkę inaczej, przynajmniej na tym etapie edukacji, na którym jest Wiktor, to znaczy rodzice przychodzą jakby sami, mają spotkanie z nauczycielem takie twarzą w twarz, jest możliwość wybrania sobie godziny, tak więc wygląda to bardzo fajnie. Nie wiem, jak wygląda to później, jak już takie dzieciaki mają po paręnaście lat, czy też jest to organizowane w taki sposób, czy jest to organizowane w taki sposób, jak jest w Polsce, czyli wszyscy rodzice przychodzą naraz, nie mam pojęcia, ale pewnie ktoś z Was wie, może Aneta też wie, ja tego na przykład nie wiem. Już przyjechała ze szkoły, odebrała Wiktora. Wiktor, tak? Jak było w szkole? Dobrze. A Oliwka? Przerwało nagrywanie. A ty, Aryta, wiesz jak jest później? Jak już ma dziecko, nie wiem, 12-14 lat? Też są zebrania takie face to face, czy inaczej to wygląda? Że nie wiem, ale chyba mi się daje tak samo. Właśnie nie wiem. Mi się wydaje. Może... nie pytałam, wiesz. Znaczy, no my jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, więc nie wiemy, ale też mnie to tak właściwie... Teraz zaczęło mnie to ciekawić, czy tak jest, czy nie. Pożera mleko. No, chyba nie tak się pije mleko, co? Nie na sucho. No, zawsze lubi sobie wziąć taką blizeczkę. Tak, na sucho lubisz mleko. Tam się robi mleko w maszynce. Niezbędna rzecz chyba, nie? Mhm. Przy dzieciach no, teraz. Wiktorze też używałam. No, ale o czym oni na tym zebraniu gadają ogólnie? O czym? O tym, że wszystkich chwalą, tak? Nic złego nie mówią. No, tak zwykle to wygląda, że po prostu zobaczymy, nic złego. No, nic ogólnie złego nie mówią, tak więc nic się tam nowego nie dowiadujecie. Chwalą, ewentualnie mówią, że mało je, czy coś takiego, bo u nas tak to wygląda. Wiktor jest bardzo wybredny, więc akurat z tym jest problem. No, ale tak naprawdę więcej chyba nic tam nie powiedzą nam ciekawego. A ja sobie właśnie zamontowałem takie urządzenie, które na bieżąco bada wam ketony. Co 2 minuty macie na telefon, jakby na aplikacji wam pokazuje wykres, ile tych ketonów jest. I to nie jest coś, co polecam, żeby nosić cały czas, tylko to jest po prostu na 2 tygodnie i możecie sobie sprawdzić, jak to wygląda w waszym organizmie. Wiesz? Co to jest? Migdały. No, Aryta zrobiła masło migdałowe. W ogóle masło migdałowe się nie udało, to które wam pokazywałem w poprzednich odcinkach, bo Aryta je zmoczyła w wodzie i to spowodowało, że... Skórkę chciałam obrać i je namoczyłam w wodzie. Tak. No i to skórkę obrałam, ale ja i tak wysuszyłam trochę ręcznikiem papierowym. No ale masło nie wyszło. Nie wyszło, ale je przez noc wysuszyłam. I wyszło. I z powrotem dam do termomiksa i już wyszło. Ale chodziło o to, że właśnie woda po prostu zrobiła tak, że woda oddzielała jakby tłuszcz od wody. No i nie wyszło. Wyszło taka dziwna papka, nie? No taka takie nie, suche nie, no, takie niezmielone do końca. Ale Aryta wysuszyła na blaszce chyba tak i wyszło. Wysuszyłam. My jeszcze mamy troszeczkę czasu do tego zebrania, bo jest za 16:50, za 10:05. Taką godzinę sobie wybraliśmy, żebym mógł skończyć pracę i na luzie sobie przyjść, ale i tak pracę skończyłem dzisiaj troszeczkę wcześniej. Ładnie jest, żal w domu siedzieć. Jeszcze ciepło. Tak pokazuję, że jeszcze przynajmniej kolejny tydzień ma być w miarę ciepły. Aż by się jakiegoś grilla zrobiło, ale nie za bardzo jest z kim. A weekendy nam teraz troszeczkę odpadają, bo już się przygotowujemy do tych wakacji, więc trzeba też zrobić jakieś zakupy w końcu. Już takie ostatnie mi się wydaje, że przed wakacjami i lecimy. Za 2 tygodnie już. Nie, ale lecimy za ile? Za 2 tygodnie? Nie, za 2,5, nie? 2,5 tygodnia, tak więc to już blisko, bardzo blisko. Licznik nam pięknie tyka. Jakiś czas temu ktoś zadał ci pytanie, ktoś o niku odbiteczka. 10 dni temu już to pytanie było zadane, znaczy teraz to już dawno jak ten film widzą, ale ktoś zadał pytanie takie odnośnie tego filmu z powiększaniem biustu. Można wiedzieć, dlaczego Aryta zdecydowała się na implanty piersi. Czy głównym powodem był wygląd naturalnych piersi po 2 porodach, czy to było jej marzenie jeszcze przed pojawieniem się dzieci? Jeśli pytanie zbyt osobiste, sorry, pozdrawiam. To my też pozdrawiamy. Przede wszystkim sobie odpowiedź. No to... Tak naprawdę taką operację to w sumie chciałam od zawsze.
No jeszcze zanim mieliśmy dzieci. Nie? Jeszcze zanim mieliśmy dzieci. No wiadomo, też po dwóch ciążach, po dwóch karmieniach. No to... Tak jakby to jeszcze przypiętrzętowało. To też, no tak by się jednak wyglądał też trochę inaczej, już wiadomo, ale no gdzieś tam od zawsze w sumie, tak, od zawsze, zawsze gdzieś tam... odkąd pamiętam. Już gdzieś... jak gdzieś chyba odkąd pamiętam, no tak techniku myślę gdzieś o techniku. Ale ta zobaczyła jakieś cycki, to od razu mówić, to takie. No zawsze miałam gdzieś tam mały taki ten biust, no. A duże biusty zawsze mi się podobały, więc zawsze wiedziałam, że kiedyś, jeśli będzie mnie stać, to na nawet pewno... Jak kupowałaś bieliznę, to mówić, o jakby teraz były, jak na przykład nie, na tych obrazkach patrzyłaś na tak, no właśnie zawsze też, no nawet jak się gdzieś na zakupy jechało i sukienki, czy nawet jakieś stroje kąpielowe, to zawsze tak musiałam patrzeć, kombinować, żeby ten biust gdzieś tam dobrze wyglądał. I zawsze to mnie tam denerwowało, szaty. Że nie mogę sobie no, też na każdy rodzaj sukienki pozwolić i tak dalej. Chociaż teraz też kupiłaś parę sukienek i one właśnie przez ten biust nie pasują. No właśnie, no to... wczoraj... A tak to mogło nie pasować. A tak to mogło nie pasować. A Reta wczoraj przywiozła sukienki i się okazało, że nie wszystkie pasują. Nie no, bo ja się przyzwyczaiłam, że kupuję albo XS, albo S. A teraz? Na te eski, no tu jest ok, a tutaj są za małe, więc nie tak, wiem, więc zawsze chyba coś, na zawsze M-kę coś. Będę musiała się przerzucić. Nigdy nie będziecie szczęśliwe, czy z większym, czy z mniejszym, zawsze będzie jakiś problem. No, no ale, ogólnie... ale tak, ale wracając do pytania, no to od zawsze w sumie, od zawsze no, wiedziałam, że sobie taką operację później był Wiktor się urodził, my jak się Wiktor urodził, to mówiliśmy sobie, że jeszcze jedno chcemy mieć, bo my wiedzieliśmy, tak. Że chcemy mieć tą dwójkę dzieci, nie mniej. Niż dwójkę dzieci, nie? Tak. Prawie no w sumie też mogłam sobie tą operację już tak naprawdę jeszcze przed Wiktorem zrobić, ale lepiej właśnie zrobić zawsze gdzieś tam jak czytałam, z tego co się dowiadywałam, no to zawsze mówili, że lepiej już po ciąży. Ogólnie jak ja czytałem, to lekarze mówią, że to wygląda tak, że jeżeli robisz i masz na przykład kilka ciąż jeszcze po powiększeniu piersi, to może się tak okazać, że po kilku latach będziesz wymagała jakiejś poprawki, znaczy nowych implantów nawet. Tak. A jak robisz to już po dzieciach, to takie implanty masz dożywotnio. I właśnie jeszcze ktoś pod tym samym filmem zadał pytanie, na ile są takie implanty. No to ogólnie implanty są dożywotnie. Tylko tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli na przykład kobieta przejdzie kilka ciąż po tym powiększeniu piersi, to może się faktycznie coś z nimi stać. Gdzieś się obsuną, na przykład będziecie mieli implanty na plecach. Chyba na kolanach, jak się obsuną. No, albo na kolanach. Ale nie, no ogólnie to jak wszystko pójdzie dobrze, jak ze wszystkim, nie? Tak naprawdę, nawet jak stawicie sobie implanty zębów, to też nikt nie powie, nie gwarantuje wam tego, że one są do końca życia, bo wszystko się może stać tak naprawdę, nie? Tak, ale generalnie na to mam, są, no to na całe życie. Są na całe życie, życie tak. No. Od lekarza to usłyszeliście. Jeżeli ja nie zechcę, nie wiem, po iluś latach sama z siebie ich wymienić, tak. No to nie muszę, nie? Tak, tak. To są jakieś takie jakby nowocześniejsze implanty, więc... Tak naprawdę nie trzeba ich wymieniać. Coś jeszcze chcieliśmy dodać? Nie wiem. No to wszystko tak naprawdę, nie? No, tak więc tam a propos uszczypliwych komentarzy też pod tym filmem, no to jak ktoś chce takie coś robić, to robi. A wszyscy, nie wszyscy to widać zrozumieli. Jak ktoś jest dorosły i decyduje się na coś takiego i nie bierze to przede wszystkim z twoich pieniędzy, z twojej kieszeni, tylko ze swoich, to... Dokładnie. To ciężko zarobionych. Dokładnie. Dokładnie. Ludzie robią większe modyfikacje swojego ciała. Zobaczcie sobie nawet na plemionach Afryce, co sobie ludzie robią i to jest tak naprawdę nic. Więc ludzie mają to po prostu w swojej, nie wiem, genetyce, nie chcę powiedzieć, ale kulturze, że po prostu modyfikują swoje ciało na różne sposoby. I jednym to się podoba, drugim nie. Tyle. Właśnie, jeszcze w planach jest oczywiście zrobienie odcinka o tym, co jemy na keto. Bo ktoś nas pytał dokładnie, jak to wygląda taki dzień z naszego jedzenia. Ale ogólnie chciałem wam pokazać, co sobie pijemy o takiej właśnie godzinie jak teraz, czyli mamy już po 16. I ogólnie głupio jest pić kawę, no bo później ciężko jest zasnąć i my to tak dosyć mocno odczuwamy, nie? Nieraz już było tak, że po prostu nie mogliśmy zasnąć. To my sobie kupujemy taką kawę bez kofeiny. I może ona nie jest jakaś najlepsza, ale jak już się tej kawy chce... Tak, no ogólnie w smaku jest taka sama. Chodzi mi bardziej o to, czy ona jest, wiesz, jakaś gorsza, czy lepsza, co w niej jest i jak oni to zrobili. To oczywiście wiadomo, że te rozpuszczalne kawy ogólnie są kijowe, nie? No bo... No, niektórzy mówią, właśnie Kasper, pozdrawiamy. Kawę, Kasper zawsze nam mówi, że to nie kawa, ale taką sobie spiszemy, bierzemy kawę, dekaf, jest napisane, no i ona jest po prostu wtedy bez kofeiny i można sobie ją spokojnie... W sumie w ciąży zaczęłam pić i tak już. Tak, no bo w ciąży właśnie nie można było, znaczy niektórzy piją nawet browara trochę w ciąży, można, więc... My uważaliśmy na wszystko, no, Janeta uważała na wszystko. No, ale tak wygląda taka kawa. Po południu, bo rano właśnie, rano nie powinno się w ogóle wypić kawy, no bo powinno się korzystać z tego, że ci organizm budzi rano. A tak pierwszą kawę najlepiej wypić koło 9-10, a później wieczorkiem, jak ktoś ma jakąś taką zachciewajkę na kawę, to właśnie
taka kawa na przykład. Ja właśnie nam robi kawkę, którą sobie za chwilę wypijemy. Ile tam dajesz? Taką łyżkę czubatą. Aha, ty sobie tak dajesz więcej. Ja to nawet nie całą łyżkę, ale... No i jeszcze ja, przynajmniej ty też sobie dajesz, czy nie? Olej MCT, pokaż jak on wygląda jeszcze z bliska. Olej MCT to dla tych, którzy są na keto. Dla tych, którzy nie są, niech nie próbują od razu, bo z kibla nie zejdą. Ja rano piłam ten MCT, o. To już... Tyle, dostałem MCT. No i to zalewamy gorącą wodą. I co ja jeszcze robię, i wiem, że dla niektórych to zbrodnia, to ja nie leję całego kubka, Arleta mi leje po prostu wrzątek, a później troszeczkę dolewamy zimnej wody, żeby można było ją od razu pić, bo ja nie lubię takiej gorącej kawy. Z wodą. Ja piję kawę z wodą i z wodą. No zawsze Arleta pyta się, jaką kawę, ja mówię z wodą. I wtedy wszystko wiadomo. No i teraz zobaczcie, jak wygląda zbrodnia z kawą. Teraz wiem, że niektórzy wymiotują. Właśnie jeszcze nasz mieszalnik. Mieszalnik, mieszadełko. I do tego co? Zimna woda i to prosto z kranu. Ale naszą wodę można pić z kranu. Nasza naprawdę jest spoko. Arleta mówi, że nie ma kamienia kompletnie, nie? W czajniku. No kamienia nie ma, no wiesz, pewnie, no nie wiem. Można pić, nie? Ty pijesz. Ja piję i żyję jeszcze. Ale ogólnie no to tak to u nas wygląda. I taka kawka jeszcze z pianką. Arleta jak zamiesza, to nie ma uja we wsi. Ty, Arletka, co sobie robisz? A. No to jak z kosty. Ja takiego biedaka piję. Ty masz tu piankę i to sama piana, zobaczcie. Super sprawa. I za ile kupiliśmy to urządzenie? No, ostatnio mówiliśmy gdzieś na vlogu. Za 3 funty. No, to więc... A to. Tak, no, patrzcie. No, pięknie. A teraz nawet dodała już jakiegoś typu. Ale to jest... To pokazaliśmy, nie? Tak, chyba pokazaliśmy to na jakimś vlogu, ale... No, pianka ładna. Fajnie to opada. Zaraz tej pianki nie będzie. Chyba długo nie postoi, co? Bo widzę, że tak znika nie, dosyć szybko. To musi opaść, nie? Mhm. To będzie dla nas słodko. Ja już się odzwyczaiłem. Odkąd mieszkamy praktycznie w Anglii, parę razy jeszcze tam przez pierwszy rok może troszeczkę coś słodziłem, ale odkąd praktycznie mieszkamy w Anglii, to nie słodzę już nic. Jak nawet ktoś mi przez przypadek coś kiedyś posłodził, to po prostu to wyplułem. Tak dziwny był dla mnie smak, a wcześniej nie wyobrażałem sobie. Ja nawet dochodziłem do, kiedyś już mówiłem to, do 5 i więcej łyżek cukru. To szczególnie zimą piłem, pamiętam herbatę, jeszcze tej herbaty piłem, piłem herbatę za herbatą. Jak zrobiłem sobie herbatę, posłodziłem 4 łyżkami, to już następna z 4 łyżkami mi nie smakowała i musiałem sobie dać jeszcze jedną łyżkę i tak dochodziłem do nawet niezłych numerków z tym cukrem. Tam było więcej cukru niż tej herbaty. Mogę ubrać umowcę na zebranie rodziców? Chyba nie mogę. A ja bym poszedł, bo ja już tak chodziłem, ja Wiktora odprowadzałem cały czas. Jechaliśmy i ty z przyjaciółem w samochodzie się zastanawiasz, że masz tak, już było tak. No ale jak chodzicie, wiecie, to jest tak, że tak jak ktoś mi kiedyś pisał w komentarzach. Facet ze wsi wyjedzie, ale wyjeź z faceta? Nigdy. Gołowce są bardzo wygodne. Gotowi, tak? Armia. A bierzesz? Ja chyba. Nie. Ja chyba nie biorę. Chcesz iść? Nie wydaje. Nie, jest zimno jakoś, nie? Tak więc spróbujemy pójść w taki sposób. Ogólnie musimy iść na zebranie rodziców z dziećmi. To jest takie nietypowe. Nie mamy kogo zostawić, no ale to chyba tak jak większość. No to przecież to niektórzy, nie większość ludzi nie ma wyboru. No to my nie mamy wyjścia. Samochód uwalony, ale już w tą sobotę zamierzam go umyć. Aha. No. No, jest masakra. Masakra, ale jak to się mieszka w takiej dziurze, to nie może być inaczej. Dobra, zapinamy się i lecimy w drogę, w tym, że ja jeszcze... Mamy jeszcze trochę zapasowego czasu tak naprawdę, nie? Nie jest jakoś mało, źle. No oczywiście. Ja mówiłam, że mamy 20 minut, kurwa. Ile została, która jest godzina? 16:38, no to 12 minut mamy na zdążenie do szkoły, tak więc już nie za wiele. Mamy bliziutko, więc dojedziemy. Dobra, wyjeżdżamy. Właśnie Arlecie mówiłem, żeby nie zapomniała mi powiedzieć, żebym ściągnął mikrofonu przed wejściem do szkoły, bo jeszcze pomyślą, że jakiś szpieg z Polski.
Ja tam wącha swoje listki nie, z tego. Już się wywietrzało. Już się pachną? To musisz jechać znowu do sklepu, powiedzieć, żeby ci powiedz, żeby ci napsikał. Nie, czyli podróbki, no. Ja trochę pachnie. Tak? Pokaż. Ale nie. Ale to ci powiem, tak naprawdę słabo już słabo, pachnie. Słabo. Prawie nic. Dojeżdżamy. Piękny ten domek. Jeszcze na tle kościół. Dobra, i jest jakieś miejsce, tutaj wszyscy rodzice pewnie na zebraniu. Dobra, zamykamy samochód, a my lecimy. I widzimy się już po. Jak to wygląda w środku? No to czekalnie jeszcze sobie nie zagramy. Dla dzieciaków taka kuchnia mała. Tak. Tutaj jeszcze są mundurki, które można sobie wziąć za darmo. To mówi, że komuś jak zostały, tak? Czy coś takiego? Mhm. Tak, chyba ktoś oddał i po prostu może sobie wziąć, tak, więc też fajna sprawa. I my już jesteśmy po. Poszło szybko jak zawsze. No Wiktor, byłaś? Byłaś? No, idź. Już zdecydowanie więcej samochodów niż jak przyszliśmy. To zebranie, ile trwało minuta, reta? No dosłownie, nie, 10 max? 10 maksymalnie minut trwało. Tak, jeszcze czekaliśmy na czekalni, ale 10 minut to trwało tak naprawdę, to tylko mówili po prostu czego się w tej chwili uczy, jak się uczy i tyle. Nawet o jedzeniu nic nie mówili, nie? Właśnie zapomnieliśmy się o to jedzenie zapytać, żeby go tam trochę przycisnęli, nie? Chociaż my... Tak, co rano właśnie nauczyciel mówi, że no, no, jakie i tak dalej. Pani mówiła, że mieli ten jacket tutaj, to nie chciał. Nie chciał, no. Ale no, też właśnie... Nie, że spróbował, ale że ten... Tak? No. Właśnie... Aha. Ale właśnie chodzi o to, że też nie chcemy go zmuszać do jedzenia. Ja pamiętam mój koszmar dzieciństwa, jak rodzice zmuszali do jedzenia. Boże. Ja powiedziałem, że nigdy nie będę zmuszał mojego dziecka do jedzenia. No ale też chcemy, żeby jadł coś normalnego. On tak sobie troszeczkę wybrzydza, a chcemy, żeby spróbował, bo on jest nastawiony na to. Że nawet nie chce spróbować. Właśnie on, no właśnie to jest to, że on nie chce próbować. Tak. On pewnie te rzeczy lubi, a... Tak, on nawet nie wie, że te rzeczy lubi, bo ich po prostu nie próbuje. Chcemy, żeby zawsze coś chociaż troszeczkę spróbował, to będzie przynajmniej wiedział, czy tego nie lubi. No, tak więc tak to wyglądało. Właśnie nie chcemy go zmuszać na hama do jedzenia, po prostu, żeby nie jeszcze wciskamy w niego. Śniadań jak nie je, nie? On też często śniadań nie je, nie? W domu w ogóle jeść śniadań? Nie, to czasami woła, żeby mu łatwiej zrobić. No, ale ogólnie nie chcemy, żeby musiał jeść. Tak jak zawsze mi wymawiali, że muszę rano zjeść śniadanie i tak jadłem zmuszany, bez sensu. Nie, dużo ludzi je rano tak naprawdę tylko dlatego, nie wiem... Bo wszyscy mówią, że musisz jeść rano, bo ci mózg nie będzie pracował, jak nie będziesz jadł. Też. Tylko dlatego. No. Nie to też, tylko a dlatego mi się zdaje. Ja jadę do pracy, no i muszę rano zjeść, no bo wiesz... No tak, no niektórzy tak, ale zjedzą, ja też na przykład śniadanie jem. Czasami mi się zdarzy, że coś chwycę, tak sobie sporadycznie bardzo. Co jest zrobimy droga. Nawrotkę. Zrobili drogę, ale nie opłaca się jechać, bo tam pociąg jeździ. W sumie nie wiem, jak, która była, jak wchodziliśmy, ale chyba pokazywaliśmy godzinę, nie? Tak więc no, 20 minut chyba byliśmy tam łącznie. Mi się wydaje, że za 10 gdzieś tak było, trochę przed czasem byliśmy. No i tak to wygląda. I znowu nasz piękny, biały domek. Taką ciekawostką też na pewno byłoby, jakby wyglądała taka klasa w takiej szkole. Pewnie można byłoby się spytać, kto by pozwoliła filmować, ale nie pytaliśmy się. Ale ogólnie tam są... No, właśnie nie, dopóki nie filmujesz takich wielu rzeczy osobistych, jakichś dzieci czy coś, nie? I zdjęć dzieci. Wszędzie szkoły tak samo się No, to też prawda. Ale niektórzy na przykład dla pola... Tylko się jedno, że zdziwiłam, że ten, nie mieli tam dywanu. Nie mieli dywanu? No, to fajnie. Ale oni chyba mieli dywany, oni chyba tam podłogę wymienili teraz na te wakacje, co były. Aha. Wcześniej chyba, jak ja pamiętam, to chyba były dywany, jak byłam na poprzednich zebraniach. No, dywany w takich klasach z dziećmi to już w ogóle jest, ten, nie? Zbrodnia. Nie, bo ja coś o tym wiem, bo ja sprzątałam w takich szkołach, gdzie takie dzieciaczki właśnie chodziły. No. To po prostu, wiesz, czasami jak jakieś, jeszcze tak koło świąt, jakieś te wycinanki, te dekoracje, te brokat, to wszystko w tym dywanie, to po prostu masakra. No. To jak się odkurzało, to samo tą końcówką od odkurzacza, bo mi nic nie wchodziło. Wiesz, ta sytuacja, ktoś Arlecie napisał ostatnio w komentarzach, że Areta jest podobna do, jak powiedziałem przed nią? Wajda. Katarzyna Wajda, no i czy faktycznie Areta jest podobna? Ale jest aktorką chyba, tak? No, tak pisałam, tak. No. Mi się trochę wydaje, że tak, ale to też przez czerwone włosy. No, przez rude czerwone włosy, bo masz czerwone włosy, rude i to tak od razu już daje ci taką cechę wspólną, że ktoś wydaje się bardzo podobny. No i wjeżdżamy na naszą piękną farmę. Na nasz piękny podjazd. Na nasz piękny podjazd angielski, yeah! Kukurydza skaszona. No, ale to właśnie mówi, że się nie da ominąć dziury, to jest niemożliwe. Czasami ta droga jest równana troszeczkę,
Ale taką drogę. Tak, taką drogę. Dlatego jak ktoś nas pyta, dlaczego samochód jest brudny, no to właśnie dlatego. Teraz jest sucho, to okej. Ale normalnie w mokre dni po umyciu samochodu po prostu jedziecie tam i z powrotem, albo tylko tam i samochód już jest brudny. Po prostu cały jest schlapany jeszcze przy wietrze, szczególnie jak to błoto wyskakuje w górę i po prostu później wraca i pada na samochód, no widzicie tutaj kałuże. I jesteśmy na miejscu. Lecimy do domu. I akurat na zachód słońca się załapujemy. Golden hour, Eleta. Idziemy na zdjęcia? Tutaj brama nam opadła. Coraz bardziej nam opada. Muszę gdzieś to tutaj na tym zawiasie przytegować. Jakiś klucz dorwać. Tak, tutaj jest luźno. Trzeba będzie podnieść. Czyli żeby to podnieść, będzie trzeba odkręcić tą i dokręcić tą, jak się nie mylę. Tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Albo wręcz na odwrót, tego nie wiem, sprawdzimy, ale chyba tak jak mówiłem. A na Instagramie Super Polsatu macie już pierwszy zwiastun a propos nowego programu na właśnie Super Polsacie, w którym będziemy uczestniczyli już niedługo. I oczywiście więcej o tym powiemy też już niedługo. Prowadzącym Zygmunt Heiser. Tak więc jesteśmy ciekawi, jak to wyszło. Od 4 listopada zaczyna się transmisja tego programu. To będzie chyba codziennie od 20, od poniedziałku do czwartku. I my uczestniczymy w odcinku numer 7, tak więc dokładnie policzymy, który to dzień, która to godzina i damy Wam znać jak najszybciej. I to jest właśnie ta rzecz, która stała się dzięki YouTube'owi. Kiedyś o tym troszeczkę więcej powiemy, ale póki co tyle. Czekamy już teraz tak naprawdę na transmisję. Jeszcze zrobimy odcinek specjalny, w którym powiemy wszystko po kolei, co i jak i tyle. I jeszcze mamy zaległy odcinek, który nagraliśmy jakiś dziś. Jechaliśmy na nagrania i też będzie udostępniony właśnie na YouTubie. To taka ciekawostka. Jest na stronę, mamy po prostu wejście jakby do strony szkolnej, nie? I może aplikacja jest taka i po prostu widzimy, co Wiktor tam robi. Jakieś zajęcia, zdjęcia, różne jakieś wydarzenia w szkole, w których Wiktor uczestniczy, no to wszędzie są po prostu, jak tutaj jakąś dynię robił, to wszędzie po prostu... Tak. Mieli z pieckiem. I to jest zdjęcie, nie? No i coś takiego jest, możemy sobie zawsze wejść na stronę, tutaj też są zadania domowe, tak? Takie zadania domowe, ale jakby, no wiecie, to nie jest to, co... Tylko po prostu takie ćwiczenie. Takie ćwiczenia do domu. Tutaj akurat jakieś fonetyczne i tak dalej. Nie trzeba, ale trzeba. Właśnie jak to później jest tutaj z zadaniami domowymi? One są czy nie ma wreszcie? Bo ja już sam zgubiałem tak naprawdę. Oby nie było. Nie, coś tam zawsze trzeba dzieciaki robić w domu, ale żeby znowu nie było takie zadawania, wiesz, jak ja pamiętam, miałem tyle zadanych tych zadań, że... Że można było naprawdę oczadzieć po prostu z tej ilości tych zadań, bo pamiętam na ferie zimowe, przed feriami zimowymi zadali ci tyle zadań, że ty cały czas chodziło ci po głowie i sumienie cię gryzło i musiałeś iść i robić. I tego było naprawdę tak zadane, żebyś się nie nudził ani trochę. Mordęga. Dobra, a co dzisiaj na kolacyjkę? Coś pożeramy? Masz jakiś pomysł? Mamy ten ser czy nie? Nie mamy tego sera już, nie? Halloumi naszego. Chcemy sobie zjeść. Jeden? Może zrób go. Jeden to nie, będziemy musieli się bardzo mocno dzielić, no jest jeden to nie, to oszalejemy. I właśnie tutaj jeszcze ktoś nam polecił jakiś czas temu, jak to się nazywa? Nectar Point, tak? Nectar Card z Sainsbury'sa, że będzie taniej, no i Arleta posłuchała rady, tak więc widzicie, czytamy wasze komentarze. Tylko jeszcze muszę to potem zobaczyć w aplikacji, jak to tego się No, tak więc, no właśnie, jeszcze aplikacja, trzeba to wszystko ustawić, ale ogólnie zrobimy tak, jak ktoś nam tam podpowiedział, tak więc czytamy wasze komentarze. Wszystkie. Te obraźliwe i te nieobraźliwe też. Oglądamy właśnie zdjęcia. Pokaż jakieś tam to zdjęcie, co przed chwilą pokazałaś. Jest tego trochę, no. Jest ich sporo. Dużo w plenerze mają ogólnie, nie? Tak mi się wydaje tutaj. No. No, też każdą środę mają tak, że mają gumiaki, zakładają i idą, wiesz, na dwór. No, Willy Wednesday, tak? To jest to, co on nazywa Willy Wednesday. Właśnie jeszcze Wiktor dostaje do czytania książki. I tutaj pani nam dzisiaj powiedziała, tego nie widzieliśmy na tej aplikacji jeszcze, którą wam przed chwilą pokazywaliśmy, są książki, które same się czytają, tak? Tak. Jest audiobook normalnie. I tak więc my dostajemy książki tutaj, żeby jemu czytać. Wiktor w ogóle lubi, jak mu się czyta. No i jeszcze na dodatek jest w aplikacji coś, o czym nie wiedzieliśmy, czyli taki audiobook po prostu puszczamy i Wiktor może go sobie słuchać. Czyli nie wiem, nie mamy czasu, to możemy... W ogóle to trzeba mu to zainstalować na tym, nie? Na jego tablecie.
żeby on mógł sobie tego słuchać, nie? No właśnie to też, no. Marytka właśnie kmini, co tutaj zrobić na kolacyjkę. No i ogólnie taki serek, to się nim nie najemy na pewno. To co, pizzę robimy? Ja to zrobię, tylko tak na tą na górę tam. Nie ma co za bardzo wsadzić, nie? Bo dzisiaj jest... Znaczy ja i tak z samym serem, tylko tobie. Nie, to mi też może być takie, jak ostatnio robiłaś sobie, to mi pasuje. Ale tam było trochę przecieru chyba. No ja robiłam no to jak będzie jakiś ten... przecier tam i ten to mi już pasuje, bo... No bo ogólnie tym kawałkiem się nie najemy. A przyszła ochota na to, żeby już coś zjeść. To właśnie się bierze za krajanie tego. Takie plasterki? Nie za cienkie? Nie wiem. No i tyle plasterku wyszło. No, ogólnie taki jeden kawałek, jak dla jednej osoby to wystarczy, ale dla dwóch już nie za bardzo, dlatego Areta sobie później jeszcze dorobi nam. To takie dobre na przekąskę. Dokładnie, ale Areta nam dorobi pizzę, keto pizzę. To tak się zrobiło chyba trochę mocniej niż chciałaś. Ja nie lubię jak się pali. Nie, nie jest takie. Zbrodnia na tym serze, normalnie zbrodnia. Ale to jest tylko taki. I to jest tylko dla nas taki podwieczony, takie coś. Czasami sobie to. Czasami coś takiego jemy, czasami nie. Ogólnie to docelowo będzie na kolację właśnie takie to pizza. No już gotowi, dzieciaki położone. Tutaj blaszka sobie jest z papierem przygotowana. Termomix gotowy, Areta wcześniej zrobiła trochę tego sosu. No ja, bo to jajko, pomidory z puszki jajko też do pizzy. To jest, przypominamy dla wszystkich, to jest keto pizza. Jak ktoś no bo już chyba raz robiliśmy, nie? Tutaj. Tak, z jedzeniem pizzy, która nie będzie powodowała, że po chwili będzie wam się chciało jeść kolejną pizzę. No to właśnie ta pizza będzie taka, ale to nie z tego powodu, że jest na niedobra. Na spodzie z mozzarelli. No, a, na spodzie z mozzarelli. Pokaż jak to tam wygląda. Aha, tutaj sobie towarzysz. Mhm. Termomix dla mnie to dalej się że... Czarna magia. Ups. Co, przesadziłaś? No to nic. Ile miało być? Niech będzie tyle. A ile 85. O, nie, ale to na jak zrobisz większej ilości. Dlatego też ta pizza ci wychodzi za każdym razem trochę inna, nie? Wiem, bo ja zawsze, no... My no zawsze ja te tak... przepisy mamy takie... Ja nigdy się nie trzymam przepisu. On jest w ogóle zrobiony trochę tak z głowy. My go podaliśmy w poprzednich odcinkach, ale on ogólnie jest zrobiony tak naprawdę... Ja go też tak modyfikuję, bo to też jest przepis, który nie jest tak typowo w Thermomixie. Tylko Areta go wprowadziła. Ja go tutaj wprowadziłam. Tak więc dlatego jest szansa na to, że się nie uda. O i tutaj mamy piękny przykład. Arlecie się zaciął Thermomix. Arleta leci dziś. Pokaż. Arleta próbuje go odblokować. I nic. Widzicie? Thermomix. Zaciął się i koniec. Zaciął się i koniec. No. Jakby powiem wam, że to się zdarza dosyć często. Wcześniej kręci. Myśleliśmy, że do wina internetu. Za dużo naklikałam. Wcześniej myśleliśmy, że to wina internetu. No zobacz, jakie kółko się kręci. Wcześniej myśleliśmy, że to wina internetu, ale zmieniliśmy internet na o wiele lepszy, nie? Mm-hmm. No i tak naprawdę co tam? Trochę niby lepiej coś mówiłaś, nie? Tam było, ale ogólnie to lipa. Co, nie wiem, co się mi podziało teraz. No może ty coś namieszałaś, tak czy siak? Coś naklikałam, czyli jeszcze tempem. Raz. Dobra, idź powoli, może teraz będzie to jakoś działało. Dalej jednak się zacięło i może być tak, że pizzy nie będzie. Ktoś wie, jak się resetuje Thermomix? No, bo ja wiem, jak ten problem rozwiązać. Ten problem można rozwiązać otwierając okno. Albo nie. No to właśnie go uruchamia od początku. Mam nadzieję, że będzie jednak działał, jak go uruchomię od początku. No jak nie, to ja też mogę bez Thermomixa zrobić tą pizzę, no, nie? Tak, no bo to nie jest nic skomplikowanego. No ale wiesz co, jak on już by tak zawiódł, a jeszcze nie ma roku, nie? Bo dopiero w grudniu będzie miał rok, no to byłaby porażka. I to taka konkretna. Dobra, tylko powiedz mi, jak twoje przygotowania, jeśli chodzi o zakupy do wakacji? Oj, ciężko. Jak ciężko? Ale kupiłeś sobie jakieś stroje kopylowe, tak? Jeden. No, jeden sobie przekupiłam. No ja mam teraz taki właśnie problem, że ja muszę właśnie wszystkie stroje wymienić. No tak. Bo moje stare już na mnie nie pasują. A wiesz, byliśmy na zakupach jakiś czas temu. No ale na sklepach nie ma już takich letnich rzeczy. No właśnie, dobrze, to próbuję. No ja też szuka. Byłam w sumie sama, kiedy byłam tydzień temu? Chyba tak. No, no ale nie ma już w ogóle tych letnich rzeczy. Są teraz też, no zależy, bo są też w sumie te letnie, teraz można na jakieś wyprzedaży trafić i tak dalej. Ale z takich wyprzedaży to ciężko coś na siebie znaleźć. A co potrzebujemy jeszcze w ogóle kupić? Parking, tak? Parking kupujemy w ostatniej chwili, bo ogólnie mamy obawy, że coś się stanie z samochodem. O tym parkingu. Dzisiaj nam się zepsuła szyba i samochód stoi z otwartą szybą na, przed domkiem. Ja nie wiem, bo tą szybę pójdę czymś zarzucić później. Zepsuła się i koniec. Czyli jakby działa mechanizm, ale nie może jej podnieść do góry.
I nie wiem, co tu zrobić. Ten samochód się psuje szybciej niż... Masakra jakaś. Dużo rzeczy się w nim już zepsuło. Jeszcze takie rzeczy jak zawieszenie, to rozumiem. No bo tutaj jednak te dziury faktycznie powodują, że ten... Jak to działa? Wygląda dobrze? Będzie coś z tego? Włączę się na razie. No, na razie działa. Teraz zobaczymy. Oho, i działa. Dwajka? Mhm. Ale to nawet potrafi się gdzieś pokaleczyć, nie? Ty mówiłeś, że gdzieś tutaj. Tutaj, tak, no. Nie wiem, czy wy też macie taki problem, jeżeli macie Dynamix. Ale tak, gdzieś tutaj są takie ostre krawędzie, o które się normalnie idzie pokaleczyć. Idzie się, ale bo teraz już tak się jakby, wiesz, nauczyłam tego Thermomixa tak łapać w ogóle, ale ja z początku byłam taka nieporęczna, że tutaj faktycznie, no jak się sobie dotkniesz... No, ja też patrzyłem, to... faktycznie te krawędzie są na tyle ostre, to że... są takie właśnie ostre. Ale garot na tym naszej suszarce. Suszarce. No, i tak to ten wygląda. Na szczęście na pizzę się robi bardzo szybko. Bardzo jest szybko. Już, jest już ta godzina, więc jeszcze spoko, można jeść, tak do 8 jak się będzie jadło, to... Nie jest źle, nie ma tragedii, my jeszcze sobie posiedzimy, bo do 10 myślę, że nawet filmy to oglądamy, albo coś, znaczy, co oglądamy filmy. Co oglądaliśmy? My jakiś teraz film oglądaliśmy, jaki miał tytuł? To Platform, tak? Platform, coś takiego, takim poziomem, to teraz, to drugą część oglądaliśmy. Tak, taki trochę, nie wiem, taki ale spoko, ta druga część taka średnia, ta pierwsza była fajniejsza. Dziwne. Teraz oglądamy jakieś najlepsze momenty z Poranka Kojota. Ale póki co robimy sobie jedzonko, siądziemy sobie i zjemy. Tam już nie będziemy oczywiście filmować, jeszcze tylko tutaj chwilę ponagrywamy, ja dodam trochę cały mąki, dzień był. To jest mąka jaka? Migdałowa. Właśnie? Migdałowa mąka właśnie. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to do keto. No ja ostatnio nie dawałam jej, ona była taka, rozlatywała się trochę, nie? Aha. Więc ja troszkę dodam. Może dam sobie... Ile tutaj musisz tego sypać? Znaczy tego nie ma w przepisie. Aha, to jest twój ten, no właśnie, i dlatego mi to chodzi każda inna. Nie wiem, jest za każdym razem co innego. Myślę, że tak 50 gramów. Lepiej 50. Wiem, że niektórzy lubią z was oglądać gotowanie i my sobie zdecydowaliśmy, że będziemy sobie od czasu do czasu nagrywać odcinek, w którym będziemy sobie po prostu coś robili do jedzenia i będziemy z wami rozmawiali na wszystkie tematy, jakie są możliwe. Oliwka już poszła spać. No, Wiktor... szybko dzisiaj odleciała. Tak, no, odleciała, no, ona jest chora dosyć mocno, więc więc ona zasypia fajnie szybko. A Wiktor jeszcze buszuje, bo, no, bo to jeszcze nie jest no, jego godzina. No jeszcze jest, masz wpół do 8 dopiero. On tak naprawdę maksymalnie, no, on ma, o 9 już musi być w łóżku nie, no, do spania, tak. Tak, nie? Ale ogólnie wcześniej było tak, że 8, no ale teraz mu dajemy tak 9, to już taki... Ale myślę, że teraz jak ten czas przestawią... Tak, to będzie chodzić wcześniej. No to 8, nie? Tak, to 8 będzie już takim... Dałam trochę soli i oregano, żeby te ciasto troszeczkę no, tak więc podekscytowani wakacjami, na które niedługo lecimy. Oczywiście postaramy się, właśnie dajcie znać, czy chcecie zobaczyć vlog z każdego dnia wakacji, czy nie. Dla nas to w sumie nie jest w ogóle problem nagrywanie takich vlogów. No zobaczymy, jak to będzie z tymi dzieciakami na tej wakacji, tak się boję. Jest w miarę bezwysiłkowo z dzieciakami, tak więc... Bezwysiłkowo? Przepraszam, z nagrywaniem vlogów. No. Miałem powiedzieć. Tak więc będziemy gdzieś tam je nagrywać. Jeżeli oczywiście będzie ktoś chciał to oglądać, ale myślę, że i tak nagramy, bo już fajnie nam się ogląda vlogi z tamtego roku, które nagraliśmy i teraz mamy pamiątkę. No taka fajna pamiątka zawsze, już się ostatnio na przykład mieliśmy taką fazę, że obejrzeliśmy swój własny odcinek na YouTubie, który nagrywaliśmy w wakacje i tak sobie patrzyliśmy, jak było ciepło, ładnie i w ogóle, o, ale to teraz nas prowadza. No, ale takie filmy się bardzo fajnie ogląda. Taka całkiem inna konsystencja niż ostatnio, i, nie? No. Ale to jest taka coś, jak ja ostatnio robiłam, co ty wzięłaś ode mnie kawałek. Aha, to ona taka dobra, nie? Wtedy chyba smakowała, ona nie? Smakowała, no. To jest jakaś większa porcja, czy nie? Bo ja to tak ci powiem, że ja jestem troszeczkę głodny. No tak... Tak robiłam jak w przepisie, nie? Czyli tak mało. Już mi mali... No ale ty jesteś bardzo głodny, to zrobię jeszcze raz. Wymieszam jeszcze raz, nie no, wiem, mam właśnie, mocno, ale nie mamy zaraz się może okazać, że wiesz, jestem głodny, zjem i nagle się ja nasycę. Ja właśnie wiem, bo i właśnie ty tak lubisz no robić. Nie, to zrób jeden kawałek już, ja sobie najwyżej no... coś jeszcze dojem, ale powinno mi wystarczyć. No nie wiem, no, ale u nas to ogólnie nie zapominaj, wygląda... że ja też jestem głodny. No to może zrób dwie. Ogólnie u nas to ostatnio wygląda tak, że... No sobie blaszka tu taka nie wyjdzie, cała blaszka, nie? Nie, to ja bym chyba zrobił jeszcze jedną, cała blaszka nie wyjdzie. No ja mam jeszcze tej mozzarelli, to zrobię, jajka też są. Takie grudki dosyć, nie? Taka ma być?
Tak, to się rozpuści, bo to jest mozzarella, ona się w piekarniku rozpuści. Aha. To się wszystko, wiesz, tak połączy, nie? No tak, no bo to się zachowa jak prawdziwy ser. Troszeczkę już rozsmarowało, nie? Wygląda to jakby miało ten, miało już pokryć całą blachę. No, ale u nas to ogólnie wygląda tak, ale to jak to u Ciebie wygląda z tym jedzeniem? Co, my rano sobie wypijamy kawę, tą kulę odporną. Ty pijesz z NCT, czy nie? Teraz, z początku, nie no, piłam na początku, jak byłam na tej keto. Później tak przez jakiś czas nie piłam, ale teraz już z powrotem wracam do tego. No, ja zawsze A ja rano piję czarną, zwykłą, po prostu ja zawsze tą kawkę... sobie troszeczkę oleju dolewam. Ja też, tylko ten olejek, a później, później jest ewentualnie o 12, wiadomo, mój największy obiad. I później po pracy albo coś zjadam, albo nie zjadam, ale tak właśnie około godziny 7-8 to musimy coś takiego porządniejszego zjeść. Chyba, że wcześniej, no zależy, różnie to wygląda, ale tak mniej więcej. Teraz to się wszystko zmieni, bo czas przestawia. No ja na przykład dzisiaj, no to w sumie zjadłam jeden posiłek, no później ten serek, to był mój drugi posiłek, co smażyłam. No i teraz będzie mój trzeci posiłek. No, zawsze posiłki. Ogólnie na tym keto to tak naprawdę nawet 1-2 posiłki to jest taki standard. Tylko zależy jak się tłustoje. Jak się bardzo tłustoje, to się nie chce jeść co chwilę i to fajnie wtedy. No ja teraz też chcę troszeczkę tak... Słabiej te keto, nie? Jak? Słabiej to keto. Nie, właśnie, no tak kurczę już sama, nie wiem. Mocniej chyba chcę troszeczkę przycisnąć, tak wiesz, to przed wakacjami. A wakacje sobie może. No na wakacjach to nie jest utrudnienie, chociaż ja w tamtym roku na tej diecie wytrzymałem bez najmniejszego problemu. Będzie. Jak? Będzie. No będzie. I ja wytrzymałem w tamtym roku bez najmniejszego problemu na keto. Bałem się, że ogólnie będzie mi ciężko, ale co, ale pojechałem, tam było wszystko tłuste, tak jak chciałem, powybierałem sobie to co lepsze. Ja ogólnie też sobie na keto nie żałuję, nie powinno się jeść, ale jem sobie czasami jakieś owoce i tego owoca sobie wrzucam, gdzieś tam czasami zjem, jak mam ochotę, jak nie mam ochoty, to nie zjem. A że przeważnie mam, no zjem. Dobra, to co, placek nam się robi, placek, pizza nam się robi, pizza nam się robi w tym. Ja zrobię teraz to samo, nie? Aha, to, czyli robisz taką, no zrób teraz kolejną porcję, będziemy sobie jedli tamto, to będzie nam się robiła już kolejna porcja, to bardzo, ile w piekarniku trzymasz mniej więcej to ciasto? Oj, tak z 15 minut, z 15 minut. 15 minut, później dajesz to czerwone, tak? Sobie tak. To namieszałaś, ten wysmaruję to górę tym, no i później nie wiem, chyba serem posypię, bo nie wiem, czy tam coś i fajnie jeszcze, jak to górę. Serem, ten ser się zapiecze na brązowo. Wtedy jest no to taki... ja ten ser chyba, no to nie, to tak po 10 minutach ją wyciągnę, w sumie to wleję i z tym serem niech to się tam zapieka, nie? No, no, wtedy to jest idealne. I kolejna porcja, porcja już się robi. I teraz znowu co, dwa jajka, tak? Tak, jajka. Spokaż, że to wynalazłaś, nie? No, to ogólnie to można na tej diecie jeść tak naprawdę wszystko, nie? Tam jest chleb keto, który tak naprawdę smakuje trochę jak chleb, nie? Mhm. Robiłaś i był bardzo dobry. Ten keto chleb, tak? Tak, tak, ten co ty robiłaś, był bardzo dobry. Szczególnie wtedy, kiedy kupicie sobie smalec z polskiego sklepu z takimi brązowymi skwareczkami. Ja go robię też w termomiksie i go też się robi po prostu jak ja to ekspresowo. Mówię, jak ja to mówię, dżem ze świni. Z dżem ze świni, z chlebem. Też w sumie na... Kiedy ja będę na zakupach, piątek. Chociaż w sumie mam chyba wszystkie składniki do tego chleba. No właśnie, można ten chleb zrobić. Można właśnie ten chleb zrobić, bo go się też robi mega prosto. Ziarna, nieziarna, jogurt naturalny i jajka. I chyba... Nie wiem, czy mąka? Mogdowa, już nie pamiętam. To mąkę ty dodajesz po to, żeby się po prostu mniej rozwalało, tak? Tak, żeby ta konsystencja była taka, wiesz, bo ostatnio jak robiłam, co pokazywaliśmy, no to dałam tak, jak było tu w przepisie i było bez mąki. I ona się tak rozwalała później w rękach, nie? No. Ciężko się ją tak jadło. Tak. Ja ogólnie staram się swojej twarzy nie pokazywać przed kamerą przez tą pryszkę. Ale już ci schodzi chyba, czas, nie? Tak, już mi schodzi, ale za jakiś czas nie będę mógł Ciebie oglądać. Gdzieś jak siebie zobaczę na tym YouTubie, bo masakra. Ale ładnie ci już schodzi. No już zostało dosłownie kilka dni, myślę. Zaraz ci strupki odpadną. Tym wszystkim jest to, że ja jestem jeszcze w ogóle na alarmach. Czyli tak naprawdę, jeżeli mi w pracy zadzwoni alarm, muszę iść to sprawdzić. Ostatnią noc miałem spoko. Ostatnia noc to było takie zastępstwo za mojego szefa. No i dzisiaj już moja noc i jeszcze jutro, tak więc muszę przetrwać dwie noce i
będzie ok. No i druga porcja gotowa, tak więc dwie porcje to już na pewno wystarczą. Wiktor też czasami z tej pizzy korzysta. Nie, on tą pizzę lubi, więc no ale to Oliwka czasami... ostatnio też kawałek jadła. Tak, tak więc on gdzieś tam sobie ją podje, jak będzie chciał. Na pomysł, że w końcu to pomalujemy, Areta, pomalujemy to. Musimy to w końcu pomalować, bo naprawdę nas to boli. I tutaj to też musimy pomalować. Tym bardziej, że mamy białą farbę. Tym bardziej, że mamy białą farbę, ona stoi i czeka na nas. I ogólnie sprawa wygląda tak, że... Bo tu, Areta, co ty przypaliłaś? Dlaczego to jest ciemne? No opowiadałam ostatnio. Mówiłaś to ostatnio, ale przypomnij mi? Patelnie. Patelnie przypaliłaś, no. A to zaczęła zdrapywać i okazało się, że ta farba to nie jest farba, tylko to jest tak, no, to taka okleina mocna, nie? No i musimy to jakoś ogarnąć, no jakiś dzień, to może nawet w ten weekend gdzieś tu przysiądziemy i szybko to zrobimy, nagramy z tego filmik. Dobra, to pomalowanie, no to jest... Nie, no to chwila, moment, tylko że ogólnie chodzi o to, że trzeba będzie kilkoma warstwami to pokryć. Bardziej to nawet oklejenie, nawet nie trzeba tego mocno oklejać, bo tam tylko dosłownie pasek. Aha. I będzie ok. To ta sama farba do mebli co do ściany, czy nie? Mamy w ogóle, jak to wygląda? Ale mamy do tego i do tego, czy nie? A nie, tak, to jest ta farba, ta biała, co ja tu malowałam. Ona w ogóle nie wygląda mi na białą tutaj, nie? No, ona wygląda na taką dziwną, szarą farbę. No ma, wiesz, Adam, bo tu od tej podłogi się odbija i... Tak, no. I dlatego, no tak. Ale no i jeszcze ona biała ta farba była. Trochę prześwituje, nie wiem, czy ona jeszcze trzeci raz nie powinna zostać. Ona strasznie prześwituje. No, ja, ale niby kupiliśmy taką też przecież droższą, nie? No tak, my kupowaliśmy droższą. Taką specjalną do mebli, droższą. No ale nie wiem, no... Wydaje, że przez to, że pod spodem był taki ciemny ten kolor. Sos pomidorowy gotowy, przyprawiony. Powinien starczyć na dwie porcje chyba, nie? Tak, jak nie, no to dorobię. No chwila, moment, tylko chyba z puszki wyrzuca się ten i przyprawia. Nic więcej. No do Thermomixa jeszcze to wrzucasz. No bo to są pomidory z puszki. Arleta wyciąga pizzę. I ona jest tylko tak, o, nawet tutaj na boku widzicie, ona się już trochę przybrązowiła. Teraz leci sos. Starczy na dwie spokojnie. No i teraz serek. Serkiem posypane. I to będzie to. Mi na to z samym serem wystarczy, ja nie potrzebuję nic. No nie, ja też tak naprawdę. Właśnie, bo to nie trzeba dawać żadnego mięcha nawet. No, znaczy, mięso jakoś... jest wskazane, ale jak już... jak no tam nie jem, jakoś cukinię, to... paprykę, ale nie wiem, ja jakoś tak... Nie ma tej potrzeby, nie? Z samym tym. Co, coś będziesz dorzucała jeden? Jeszcze tego sera, bo ten jeszcze, się skończył. Trochę cieniutko, no. Faktycznie tak mi się wydawało, że trochę jeszcze go mało. Tego sera u nas idzie teraz ostatnio dużo, nie? Pizza na mozzarella i z mozzarella. Ale smakuje naprawdę dobrze. Jeżeli ktoś z was zrobił ten przepis, to dajcie nam znać. Bo ciekawi. A ostatni przepis pokazywaliśmy z tą mąką, którą dodajesz, czy nie? Nie, właśnie, no mówiłam, ale, że nie. No to teraz robiliśmy kogoś. Ktoś zrobił... Ale ja mówiłam, że można dodać, bo może wyjść taka, wiesz... I teraz ten ser, teraz Arleta nie dała się jakby temu dopiec, wrzuca to do piekarnika i to się teraz całe powinno przybrązowić. Wszystko już gotowe, tak to mniej więcej wygląda na koniec, czyli tak się fajnie nawet przy tego. Jeszcze mogłaś przy... No tu jest rumiane. Dobrze, jest, nie, ładno. Jest gotowe, tak więc co, bierzemy się za jedzenie, a tak. Z wami się żegnamy i do kolejnego odcinka. Cześć.